Jest środa, jest przepiękny dzień. Po prostu jest cudownie. 24 dzisiaj? Nie, 23 marca. Jest chyba z 20 stopni i zobaczcie, pokażę Wam, na chwilę się zatrzymam, bo nie można tak jadąc. Jakie piękne tutaj widoki u nas. Przepiękna pogoda. Jadę sobie takimi bocznymi dróżkami do pracy. No i potem będę nagrywać dla Was Lumpex versus sieciówka. No i właściwie sieciówki, bo byłam ostatnio kiedy to było? W sobotę? Nie, nie pamiętam. Ostatnio byłam w Zakopiance w Krakowie, w centrum Zakopianka, na ulicy Zakopiańskiej. No i oglądałam tam różne rzeczy w Reserved, bodajże w Monsun, w Mojito i w Orseju, ale tak w niektórych byłam tak przelotnie. No i wpadły mi w oko oczywiście wzory, kolory, kroje tego sezonu. I chcę Wam pokazać, że oczywiście tak samo modne i tak samo fajne rzeczy można kupić w Lumpexie, albo przynajmniej jest to porównywalne. Wcale nie musicie najmodniejszych rzeczy kupować wyłącznie w sieciówkach. Także zapraszam Was serdecznie na program. Zaczniemy od relacji z sieciówki, a później już przejdziemy do mojego studia i przymierzę jakieś stylizacje dla porównania z tymi ze sklepów.
Witajcie kochani w drugiej części programu. No i oczywiście na początek proszę Was o polubienia filmiku. Jest to dla mnie bardzo ważne, także bardzo Was proszę, wciśnijcie przycisk polub oraz zasubskrybujcie mój kanał. W ten sposób możecie wspomóc mój kanał i pomóc mi się nadal rozwijać. A tymczasem przechodzę już do wniosków z tej wizyty w sieciówkach, bo poznajdywałam moje rzeczy, które są dokładnie w tym stylu, nawet niektóre są bardzo podobne do tych, które były w przebitkach. No i zaraz zobaczycie stylówki z nimi i tak jakby odpowiedniki niektórych tych rzeczy albo ich stylu, także zapraszam serdecznie. No i kochani, będę szła takimi blokami, bo nie tyle sklepami, co oczywiście będę tam nawiązywać do tych sklepów i do tych rzeczy, które tam były w przebitkach, ale będę szła takimi blokami, no i zacznę od takich prostych rzeczy, bluzki i spodnie. I wiecie co? W Reserved tam były pokazane takie flare jeansy, jeansy z taką lekko poszerzaną nogawką i były też spodnie właśnie takie typowo już szersze w nogawkach, ale też jeszcze w takim flare leg, takie lekkie dzwony. No i kochani, oczywiście, że pokażę Wam na początku stylówkę, którą miałam dzisiaj na sobie z tymi oto dzwonami, a właściwie nawet szwedami. One są szersze niż te, które tam mogliście widzieć, ale nadal takich szwedów jest pełno w sieciówkach, a takie spodnie bardzo podobne do tych Reserved, które tam były pokazane, kupiłam ostatnio z End Other Stories. Pokazywałam je w ostatnim holu i zobaczcie tutaj przebitkę krótką z tamtymi spodniami i z bardzo podobną koszulką, którą też tam widzieliście w przebitce. To była taka moja jedwabna koszulka, co prawda z koronką, ta w Reserved jest bez koronki i z guziczkami, ale to są jednak nadal bluzki ściągaczowe w takim stylu, one są przylegające do ciała, mają eksponować sylwetkę, no i moje są jedwabne, więc w ogóle uważam, że nie ma porównania, bo nawet jeśli tamte są z wiskozy, to jedwab, a wiskoza z bawełną, jedwab z bawełną, a wiskoza, to jest ogromna różnica, więc moim zdaniem tutaj plus dla lumpeksu, bo znalazłam te moje bluzki, które zaraz Wam pokażę zresztą w lumpeksie. Ale tymczasem wracam do tych Szwedów, bo to są takie vintage Szwedy, które Wam pokazywałam w sezonie zimowym, które kupiłam. Prawdziwe, oryginalne Szwedy z lat 70. Przepiękne, pięknej jakości. Dzisiaj w nich właśnie byłam. I zobaczcie tutaj taką krótką przebitkę. Jak pokazuje się Wam w mojej sypialni, jestem w tych dzwonach, w takim limonkowym swetrze kaszmirowym w literkę V, tutaj dekolt. Do tego mam torbę przepiękną z firmy Octopus, skórzaną w takie właśnie plecionki. Pleciony pasek, bo zobaczcie, tutaj są takie detale na tych spodniach, na tych Szwedach, takie plecione szlufki jakby. No i pleciony pasek, pleciona torba i do tego nie wiedziałam, jaka będzie pogoda, bo tak wychodząc jeszcze nie wiedziałam, że będzie tak gorąco, jak dziś rzeczywiście jest, więc wzięłam na wszelki wypadek futerko kolorowe. Ono jest też takie właśnie w stylu lat 70., szalone. Takie właśnie ala dzieci kwiaty, w stylu boho trochę. No i tak, taki mój outfit był dzisiaj do pracy, więc byłam taka trochę odstrzelona, powiedzmy sobie. I moi drodzy, prócz tego pokazuję się Wam w tych spodniach i w takim właśnie, nawiązując do tych przebitek z Reserved i do tych bluzeczek ściągaczowych, w takiej koszulce z Jigsaw, rozmiar S, z czystego jedwabiu, zobaczcie, przepiękna bluzka, to jest też ściągaczowa, trochę drobniejszy jest ten ściągacz niż tam jest pokazany właśnie w Reserved, ale jest to przepiękna bluzeczka z rękawkiem 3/4 w takim właśnie najmodniejszym kolorze. Widzieliście, że tej zieleni we wszelkich odcieniach i neonowych i takich właśnie retro jest pełno w sieciówkach i w Reserved też tam było pełno takich bluzek. No, ja tam pokazywałam białą i różową, dlatego żeby nie być gołosłowną, to Wam teraz pokażę, że właśnie takie mam. Tu jest ta jeszcze nowa, jeszcze nadal z metką moja z Rosamund, nowiutka z jedwabiu z bawełną. Oraz mam taką wcześniej już kupioną też z Rosamund, tylko właśnie w takim różowo-łososiowym kolorze, więc tych bluzeczek możecie kupić spokojnie w różnych kolorach, moc w lumpeksach, kochani. Także szukajcie w lumpeksach, bo najmodniejsze ciuchy czekają na Was w lumpeksach. To jest pewne. Więc nie wiem, jak Waszym zdaniem, piszcie, czy plus tutaj dla sieciówy, czy wolicie te rzeczy z sieciówy, czy
spodnie i te bluzki z sieciówki czy z lumpeksu. Kochani, ale jeszcze to nie wszystko, bo tam były też takie zielone spodnie i nawet pisałam tam na ekranie, że mam identyczne i mam takie spodnie z Zary, bardzo podobne, też takie lekko rozszerzane, trochę szersze nogawki. Właśnie do tej zielonej bluzki trawiastej takiej, która tutaj była. Zobaczcie tam przebitkę z wcześniejszych moich filmików. Mam tą stylówę, właśnie ta zielona bluzka, te spodnie zielone w innym odcieniu i w ogóle wszystko takie zielono mi, wiosennie. Już ją pokazywałam zresztą w programie o trendach kolorystycznych na ten sezon, który Wam ten filmik podlinkuję na końcu i będzie on w ekranach na końcu też podany tam. No i kochani, jeszcze miałam do tego taką bransoletkę, której Wam nie pokazywałam, to jest bransoletka z agatów za 7 zł z Vinted. Także też polujcie na takie rzeczy, bo to są oryginalne kamyczki i takie rzeczy, słuchajcie, można kupić na Vinted za bezcen, a kilkadziesiąt złotych kosztuje z naturalnych kamieni bransoletka w sklepie. Także naprawdę warto szukać takich skarbów, bo ludzie czasem nie potrzebują, wysprzedają i właśnie kupiłam sobie prześwietną bransoletkę, idealna do jeansów, zobaczcie. I w ogóle na lato do takich stylówek, ja bardzo uwielbiam, bardzo uwielbiam bransoletki z naturalnych kamieni. I idąc tym tropem nadal, czyli siedzimy w tych zieleniach, kochani, to pokazywałam Wam tam przebitkę, zobaczcie tu jeszcze na chwilkę, z taką zieloną spódniczką retro w stylu lat 60., 70., z takimi guziczkami, ona jest w takim właśnie retro zielonym kolorze. Ja tutaj wybrałam też spódniczkę na lata 60., 70., ale zresztą bardzo prawdopodobne, że oryginalną. I właśnie tutaj jestem cała na zielono, zobaczcie, wszystko zielone, zielona spódnica, zielona bluzka, podobną stylówę już Wam pokazywałam, zielone buty i w jednej wersji tutaj się Wam pokażę do takiego żakietu, bo jak zauważyliście, jak tam pisałam też na ekranie, kwiatów jest moc i na przykład tam w Tatum były takie bardzo, bardzo kwieciste, bardzo kolorowe, aż można powiedzieć, że neonowe, żarówowate zestawy kolorów i tutaj mam taką marynarkę z Zary, bardzo wesołą, w takie bardzo kolorowe kwiaty i ona jest faktycznie taka neonowa. No i zobaczcie, dokładnie tą marynarkę sobie włożyłam i do jeansów tam pokazuję ją i właśnie też teraz do tego zestawu i tutaj możemy sobie zaszaleć, kolorowa torebka do tego, jakaś też neonowa, żółta, żeby nawiązać do jednego z kolorów w marynarce. Buty też można sobie tutaj zmienić, ja zostałam w tych zielonych, ale bardzo lubię tą stylówę, w ogóle ona jest tak wiosenna, taki dobry humor mnie wprawia. Jestem bardzo ciekawa, co sądzicie. No i druga wersja tej stylówy będzie z takim żakietem vintage z wełny. Zobaczcie, jaki piękny jest ten żakiet. Jak to się zapina, poczekajcie. O, tu Wam tak tylko pokażę. 100% wełna i zobaczcie, jak z rzeczy vintage można super modne stylówy zrobić, zależnie jak je dobierzemy. Wcale nie trzeba je zostawiać ciotkowato, żeby wyglądać jak własna babcia ze zdjęć z lat 50. czy 60. Można je zostawić bardzo nowocześnie. Mimo że niby te rzeczy są wszystkie w stylu vintage trochę, to ta marynarka jest taka dosyć oversize'owa, bardziej może na lata 80. Tutaj można by się kłócić, ale powiedzmy, że bardziej krój ma lata 60, ale ten materiał, lata 80, ale ten materiał jest bardziej taki ala lata 60, ta wełna i ma takie złote guziki, dokładnie jak ta spódnica tam, która była i ten kolor też jest bardzo zbliżony właśnie do tych neonów, takiej ciemnej, neonowej, trawiastej zieleni. No i włożyłam sobie właśnie do tej spódnicy, tutaj do tego zestawu, tą bardzo zieloną marynarkę, jest przefajna, bo jest właśnie, ona fajnie grzeje, bo jest z wełny, jak jest jeszcze tak zimno rano, można sobie ją zarzucić, potem sobie po prostu ją zdjąć i mamy fajny, wiosenny, taki lekki już strój ze spódniczką. No, w każdym razie ta marynara jest naprawdę, naprawdę super, St. James marka. No i do tego na przykład zielona torebka, ja tu mam taką w stylu retro, w stylu vintage torebeczkę. No i piszcie, jak się Wam podoba ta stylówa. Mnie się mega podoba z tą marynarką. Mi się wydaje, że to jest takie, robi się takie trochę nowoczesne przez tą wielkość i tą oversize'owość tego żakietu. Kochani, idę dalej. Tymczasem, no i teraz będziemy nawiązywać do sukienek, do kwiatów. Jest tam tego naprawdę dużo i zauważcie, że były tam takie sukienki, na przykład była taka żółta sukienka w kwiaty Maxi w Reserved i ja Wam tutaj pokazuję moją, to jest od Gesutz, 100% wiskoza, też w przepięknej żółcieni, taka może trochę bardziej nawet jesiennych kolorach sukienka.
Mnie się bardzo podoba. I w ogóle tam było bardzo dużo tych sukienek maxi, one były często z falbanami. Ta jest koszulowa bardziej, ale kolorystyka jest bardzo podobna do tamtej sukienki. No i ma te kwiaty. Jak mi się uda, to zobaczycie tam przebiteczkę z tą sukienką z wcześniejszych filmów. W każdym razie można do tych samych dodatków, które mam tutaj na sobie, buciki, taki naszyjnik, który kupiłam niedawno za 2 zł i no i super jest, super stylowa. Można do tego płaszczyk, sweter oversize'owy, żakiet, cokolwiek, marynarę i jest super. No i ta sukienka kosztowała mnie około 25 zł, 20-25 zł, coś takiego. No, a niektóre sukienki, które Wam tam pokazywałam w przebitkach, były naprawdę drogie. I nie wszystkie były z naturalnych materiałów. Były tam wiskozowe, w Tatum są lepsze materiały, ale dużo tych sukienek prócz bawełny było właśnie też niestety z poliestrów, też szczególnie te cienkie. No i druga propozycja takiej maxi sukienki to jest to, co mam na sobie, bo tam dużo falban jest. W ogóle teraz te, wiecie, takie odcinane tutaj, luźne z tymi falbanami, takie na lata 70. sukienki są bardzo modne, z dużymi rękawami bufiastymi. No i tego jest bardzo dużo. Ja też kocham takie sukienki, mam ich więcej, ale nie będę wszystkich pokazywać. Dzisiaj pokażę Wam, nawiązując do tej żółtej, właśnie tą moją sukienkę. Zobaczcie też przebitkę, jak tam się w niej przechadzam i z taką torebką do ręki skórzaną z koralikami, też uważam, że jest super, jest naprawdę świetna, to jest wiskoza, ona jest bardzo, bardzo wygodna i do tego mam też marynarkę. No i tutaj plus dla mnie, brawo ja, bo mam cały zestaw, udało mi się upolować, gezuc właśnie, oversize'owa krótka marynarka, taki żakiecik do kompletu do tej sukienki. No i jest cały wiosenny zestaw. Kwiaty, falbany i maxi, jak najbardziej. Kochani, jeszcze chcę Wam pokazać, bo tam w Tatum były takie też, znaczy w ogóle nie tylko w Tatum, dużo jest abstrakcyjnych wzorów, kolorów, ale chodzi mi głównie o te ostre takie kolory, te zestawienia takie wyraziste. No to tu mam jeszcze taką przepiękną lnianą sukienkę z zeszłego sezonu. Pokażę się Wam w przebitkach zdjęciowych z wcześniej, że tak powiem. A zresztą widzieliście, jak mnie oglądacie, tą sukienkę. Ona ma piękny zestaw kolorów i w ogóle bosko leży ta sukienka. Dużo lepiej leży, niż się wydaje, jak się ją widzi na wieszaku. Jak się ją włoży, naprawdę jest zjawiskowa według mnie. No i właśnie te abstrakcyjne, wyraziste, neonowe kolory są teraz takie topowe i wzory. Kochani, no i kolejna rzecz to właśnie tam w Tatum też Wam pokazywałam te takie dżunglowe, wyraziste wzory. No i oczywiście muszę wspomnieć o moim lniano-wiskozowym garniturze z H&M-u, czyli to cudo, które też już widzieliście, tutaj też krótka przebitka, żebyście sobie przypomnieli. No, tam były piękne te kolory w Tatum, przyznaję, że bardzo mnie urzekły te rzeczy, no ale to też jest cudo i też jest taka właśnie taki dżunglowy wzór z neonami i z takimi wyrazistymi barwami, wyrazistymi kolorami, piękna rzecz na wiosnę. Także, no i zapłaciłam za ten garnitur w sumie około 50 zł, coś takiego, no to także też w ogóle nie porównanie, bo tam jedna sukienka w Tatum, być może widzieliście metkę, kosztowała około 370 zł z wiskozy, a tu mamy też len, także brawo. Kochani, no i co dalej? Moi drodzy, mam tu jeszcze kilka rzeczy dla Was. W Orseju pokazywałam Wam fiolety, też abstrakcyjne wzory i małe torebeczki. No i tutaj się pojawią te torebki moje małe. Jedna z nich to taką upolowałam, nowiutką torebkę, właśnie pikowaną, malutką, w bardzo modnym fioletowym kolorze. No i nawiązując do fioletu, który tam była taka sukienka fioletowa w Orseju, to zobaczcie, ja tutaj pokazywałam Wam dużo fioletowych stylizacji, na przykład mam taką bluzkę z bufami, mega modną, z zeszłego sezonu, taką z jedwabiu projektancką, także fiolet jak najbardziej, mam już kilka rzeczy fioletowych, fioletową sukienkę mam, ale taką bardziej na sezon zimowy, także tu Wam nie pokażę, no ale ogólnie fiolet. Poluję też na taką sukienkę, jak tam była taka maxi z falbanami biała, bo mam tutaj taką bluzkę w takim stylu właśnie z bufkami, z takim pięknym haftem, to jest bawełna, zobaczcie,
to przypomina materiał tej sukieneczki, a nawet powiedziałabym, że jest dużo ładniejszy niż tamta sukienka, bo to jest Galery marka, lepsza marka niż Reserved. Ale nie mam sukienki, więc teraz poluję na taką maxi sukienkę białą na lato. Natomiast no jakby rzeczy w takim stylu już posiadam z lumpeksu. Także też da się, jeżeli chcecie. I na pewno uda mi się, zobaczycie, że uda mi się upolować białą sukienkę z takiej koronki. Jestem przekonana, bo zawsze jak sobie coś zakładam, to mi się uda to upolować. Kochani, pokazywałam Wam też w jednym miejscu niebieską sukienkę i to było chyba w mojito, nie dam głowy, ale chyba w mojito. Niebieska sukienka w kwiaty, krótka i z bufkami. No i zobaczcie, z zeszłego sezonu moja wiskozowa sukienka, już Wam mówię firmę, Oasis. Rozmiar 36, to jest króciutka sukienka z zamkiem. Przepiękny wzór kwiatowy moim zdaniem. No i tutaj zrobiłam dla Was dzisiaj przebitki w tej sukience. Jeszcze z marynarką dodatkowo. Chyba. Tak, jeszcze z marynarką oversize'ową, tą moją błękitną. No i do tego moje vintage buciki, takie słodkie na tym małym obcasiku. Też w kolorze niebieskim. No i tak to wygląda, kochani. Mnie się bardzo podoba, jestem zachwycona tą sukienką, ona jest bardzo fajna na lato właśnie, na taką późną wiosnę, maj, czerwiec, wygodniutka i ma bardzo fajne, ciekawe te rękawki. Także też kosztowała coś około 15-18 zł, coś w tych granicach, moi drodzy. Coś w tych granicach, także w ogóle nie ma porównania cenowego, ale jakość jest super i modny styl. No i kolejna tam sukienka w mojito to była sukienka w stylu Versace, czy też Dolce & Gabbana, jak ja to mówię. Mam kilka takich. Mam na przykład taką przepiękną designerską sukienkę z jedwabiu. Widzicie, w takie wzory, nawet w modnych kolorach. Takie trochę abstrakcyjno-ornamentalne wzory. Też bardzo kolorowa jest, więc jak najbardziej w trendach. No i ostatnio, też widzieliście to już w holu, upolowałam taką przepiękną właśnie sukienkę koszulową, czyli bardzo podobną do tamtej, która była w mojito, tylko tamta miała takie wycięcia tutaj. No i tamta miała piękny żółty kolor. Przyznaję, że ten kolor bardzo mi się podobał. Ale ta sukienka też jest śliczna, a ja bardzo lubię kolor niebieski również. No i będzie świetna na lato. No i zobaczcie mnie tutaj w nowych, w nowej stylówce. Z żółtą torebką, z żółtymi butami i z białym paskiem plecionym, skórzanym do tej sukieneczki. No i też jestem bardzo ciekawa, koniecznie piszcie, jak się Wam podobają moje stylówki. I czy Waszym zdaniem można zastąpić sieciówki z lumpeksem? Koniecznie piszcie, bo wiele Waszych opinii na ten temat już znam oczywiście, ale i tak jestem ciekawa, co macie do powiedzenia. Czy macie jakieś fajne przykłady rzeczy, które kupiliście na przykład w lumpeksie, a były jeszcze w sklepach? Mi się takie rzeczy już zdarzały oczywiście. No i moi drodzy, jak chodzi o ten przegląd, wiosenny przegląd sieciówek, to by było już na tyle. Jest dużo koloru, co mnie bardzo cieszy, bo fajnie, że moda jest taka kolorowa i pozytywna na wiosnę, super rzecz. No i po prostu zachęcam Was do buszowania po lumpeksach. Buszujcie, bo lepiej kupować zawsze z drugiej ręki, lepiej wykorzystać to, co już jest stworzone i często znajdziecie dużo lepszą jakość w lumpie niż w sieciówkach. A jeżeli już kupujecie w sieciówce, to koniecznie patrzcie na składy i nie kupujcie tych najgorszych składów, nie kupujcie poliestrów, zwłaszcza na lato i wiosnę, bo szkoda ciała, szkoda się pocić, szkoda się denerwować i potem tego szybko wyrzucić. A z drugiej strony szkoda też środowiska, bo wiecie, jak kupujemy te słabe materiały, te sztuczne materiały, to też dajemy znać producentom, że one mają popyt i że trzeba je produkować. Powiedzmy im nie. Powiedzmy im, róbcie naturalne, bo naturalne materiały się szybciej rozłożą w środowisku i nie zaśmiecą nam przyszłości. Także taka moja odezwa mała. No jeszcze raz proszę Was o subskrypcję i polubienie filmiku i napiszcie, czy się Wam podobał. Następny filmik to będzie haul vintage i kochani, nie uwierzycie, jakie piękne rzeczy vintage kupiłam. Po prostu jestem zachwycona, totalnie zachwycona. Naprawdę kupiłam oryginały vintage z lat 50., 60. i pokażę Wam kilka pięknych perełek. Biżuterię też vintage. Też ostatni naszyjnik, który był w filmiku o Kazimierzu, o targu na Kazimierzu. Ale pokażę Wam też tak jakby taką relację, zabieram Was do lumpeksu w Nowym Mieście i właśnie te vintage rzeczy kupiłam tam, w większości, część tych rzeczy powiedzmy, także połączę to i to będzie, zabieram Was do lumpeksu i
od razu haul vintage, będą same perełki vintage i stylizacja z nimi, także czekajcie na ten filmik. Do zobaczenia, moi drodzy, życzę Wam pięknej wiosny i pozdrawiam. Cześć, pozdrawiam Wolka.